Fajna pogoda. Dziś zadałem taki jeden z moich zestawów, który bardzo lubię, który sam sobie wymyśliłem. Chodzi o ten wagon w ogóle. Połączone są trzy wagony w jeden. Podwozie i dwie budy miałem takie, to powycinałem. Już to pokazywałem, ale warto pokazać. To jest, ta część jest dla koni. Tutaj przewożą konie na polowania Hubertusa. Tutaj przewożę siodła dla koni, uprząż cały i karmę dla koni. A tutaj mamy wagon specjalny dla myśliwych. I tutaj mamy wagon, gdzie trzymają konie i na polowanie jadą. Przepraszam. Iskra jest. Nagram film, bo tam jednego mam takiego widza, który od czasu do czasu raz do roku pokazuje grę Transstation o pociągach, ale dzisiaj w tą grę będę grał po raz ostatni, będę ją odinstalował, także więcej tą grę już grał nie będę, bo się już na tą grę w ogóle zezłościłem. Ja sobie naszykuję. Akurat ładuje się gra Transstation, także zagram sobie po raz ostatni dzisiaj na pożegnanie, ponieważ zdenerwowałem się aktualizacjami, które Transstation robi coraz gorsze, coraz bardziej do bani, i to powiedziałem sobie, że już teraz koniec, ostatnia gra będzie na pożegnanie, wam tylko pokażę jeszcze temu widzowi, co lubię oglądać. A robię to tylko dlatego, po raz ostatni grę będę kasował. To my międzynarodowe. Tak puszczamy międzynarodowe, puszczę pociągi. Jestem wszystko międzynarodowe, w ten sposób puszczam oczywiście pocztę, a teraz już i tak ją kasuję, to mogę wszystko wysłać. Dzisiaj będę ją odinstalował, ale na pożegnanie jeszcze puszczę. Bo ja to międzynarodowy posyłam bratu, to on towar se zbiera, ale to już po raz ostatni i będę żegnał się z tą grą. Także ten widz, który lubi to oglądać, tą grę ode mnie, to ma już po raz ostatni. To puszczę międzynarodowe. A zaraz tutaj może głośnik włączy na pożegnanie. Tutaj puścimy zaraz te międzynarodowe i jadę do brata. Ponieważ ja mam praktycznie wszystkie już misje skończone. A te nowe to są, mam akurat, ale to po prostu ta gra po prostu zeszła już na psy, dlatego zdecydowałem się już więcej w to nie grać. Wypuścić to bratu, jeszcze puszczę, cyk 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 cyk, te akurat idą na misję, ale teraz puszczę może ten głośnik i puścimy te wszystkie lokomotywy po raz ostatni.
Mam poziom 1729. A dlatego zrezygnowałem z tego, chcę zrezygnować, bo coś takiego zrobili, pokażę. No tutaj może sklep, pociągi. Coś takiego zrobili jak pociąg U. I te pociągi na przykład jeżdżą po dwóch torach. Nigdy w życiu nie widziałem pociągu na rzeczywistości, który jeździłby po dwóch torach, tak? Tutaj mamy pociąg, który jeździ po trzech torach. I to mnie te aktualizacje tak wkurzyły, bo po prostu zamiast jedną lokomotywę, to trzeba puszczać jedną lokomotywę, ale jako trzy stanowiska, czyli będę miał dwa miejsca zajęte, tak? A teraz właśnie niedawno zrobili taką aktualizację, że po prostu zrobili pociąg, który jeździ po czterech torach. No to jest przecież niemożliwe, no kurde. Pociągi takie, które jeżdżą po czterech torach. Przecież nie ma takich pociągów, bo pociągi jeżdżą, każdy pociąg ma swój tor, jeden. I teraz na przykład ja mam tutaj 221 stanowisk. Chodzi o te właśnie pociągi, które teraz jeżdżają. Jest 221 stanowisk, ale jak dam tą lokomotywę na 4 stanowiska, no to będę musiał 4 lokomotywy stąd wyrzucić i puścić tą jedną na to, i będzie jechało po tych 4 torach. I to właśnie mi się nie podoba w tej grze, te nowe aktualizacje, dlatego dzisiaj już gram po raz ostatni specjalnie dla tego widza, trochę też ciszę. Ja w ogóle to gram bez tego, bez głośnika. Zaraz jeszcze puszczę makietę. Pokażę właśnie. Tutaj mam pociągi. Mam 102 stanowiska międzynarodowe, 221 lokalnych, 101 stanowisk mam w zajezdni tak zwanej. Także dzisiaj jest moja gra po raz ostatni. Puszczę ją specjalnie do tego widza, który lubi to oglądać u mnie. Obiecałem mu, że chociaż raz do roku mu to puszczę, moje gry. Także dzisiaj ostatni. W ogóle jak zrobili te hyperlopy, to mi się już nie podobało, nie? Bo takich lokomotyw też nie ma. Niby projekty są jak na te lokomotywy. Mam, może będą kiedyś w przyszłości jeździły, ale jeszcze takich lokomotyw nie widziałem. Maglewy, no tam wiadomo, na ten jeden torty chińskie tam lokomotywy są, ale lokomotywa, żeby jechała po trzech torach, po czterech torach, po dwóch torach, to już jest naprawdę już patologia w tej grze. Dlatego powiedziałem, że już, ja powiedziałem, tylko dojdzie aktualizacja i zrobią, że będzie pociąg po czterech stanowiskach, to ja tą grę w ogóle już zlikwiduję, odinstaluję i żegnaj. Ale jeszcze wszystkie to tutaj puszczę, dlatego widza specjalne. Film po raz ostatni z mojej gry. I zaraz po prostu odinstaluję sobie to. Usunę w ogóle całkowicie z Facebooka. Ja to teraz gram przez Facebooka. Usunę to w ogóle całkowicie. Żegnam. Wkurzyłem się po tej aktualizacji. W ogóle już zadania były robione coraz gorsze. Takie materiały były, że no, ciastka jakieś, kurde, no, czekolady, no, to jest bez sensu. No. Były te tradycyjne materiały, tak jak tu na przykład, no, te cegły, żwir, to wszystko. Ale tu wychodzą jakieś torty, dynie, no to jest badziewie dla mnie. Więc coraz gorsze są te w ogóle aktualizacje. Już nie mają w ogóle co wymyśleć, dlatego postanowiłem sobie. To była może jedyna gra, którą grałem jeszcze, która została u mnie. I powiedziałem sobie, że więcej żadnej gry już nie będę grał. Kiedyś się grało w różne gry. Pamiętam Commodore czy Atari, to się grało. Bardzo lubiłem Commandosa. Mortal Kombat grę lubiłem grać. Te stare takie gry, takie. No także tutaj dzisiaj będzie zaraz odinstalowanie tej gry. Przy was i żegnaj Transtation. Żegnaj, no dobre. Doszłem do poziomu 1729.
Nie pamiętam, ile lat ona już ta gra, tą grę grałem. Ale powiedziałem, że już koniec. Te aktualizacje są już do bani, no do bani. Także widzę, który lubiałeś to oglądać u mnie na kanale. Czasami tą grę. To, że już niestety tą grę widzisz u mnie po raz ostatni. Ponieważ będę ją usuwał całkowicie z urządzeń moich. Gra będzie usunięta całkowicie. A wszystko dlatego, przez te głupie aktualizacje, które mi się przestaje podobać. Żeby dali jakąś aktualizację, jakieś lokomotywy nowe, jakieś, kurde, nie wiem, jakieś zadania jakieś porządne, albo jakieś tam stacje nowe, budynki nowe, ale nie, kurde, takie lokomotywy, które jeżdżą po dwóch, trzech i czterech torach, no to już badziewie. Albo materiał, który trzeba wozić, nie? Dostaje się torty, nie torty, takie wozić. Dynie i torty, tam jakieś pierniki, no to po prostu gra zeszła na psy. Dlatego zaraz opuszczę makietę, tylko niedługo zrobię aktę, bo mam kupione prezenty na Mikołaja, na imieniny moje. To zrobię prezentację z tych lokomotyw, także nie wiem, czy ten filmik będzie pierwszy, czy pierwszy będzie filmik z zakupów pokazany. Znaczy no nie, na pewno będzie, powiem wam, że pierwszy filmik będzie pokazany z zakupów, to będzie pokazany w dniu 4 grudnia na Barbórki, bo mam wtedy imieniny, ja mam akurat imieniny w Barbórkę, a 6 grudnia na Mikołaja pokażę w ogóle już cały ten. Dobra, teraz chwilę muszę. Ten, bo muszę wejść i ją odinstalować, ale odinstaluję ją przy was. Dobra, cyk. I teraz tak, zamykamy tą grę. Zamykamy tą grę. Teraz muszę ją tutaj. Ten station. Także panowie, jest gra Transstation, odinstaluj. 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 I napiszę do nich tutaj. Zeszła ona na psy. Napiszę do nich, tylko niech się doinstaluje, że gra zeszła na psy. O, już jest. Ta, da, da. Zamknij aplikację. Tak, i już jest odinstalowane. I żegnaj. Napisałem, że przez aktualizację, że nie ma takich pociągów, co jeżdżą na 4, 3 i 2 torach i tylko z tego powodu gra została usunięta. Także już nie będę grał żadne gry. Teraz będę się tylko czas poświęcał na makietach. Na oknie są rzeczy, które będę robił prezentację z zakupów imieninowo urodzinowych. Tu muszę zobaczyć, czy poleci, czy nie poleci.
Okej. Wtedy zaczynamy tutaj. To będzie przygotowanie do następnego filmu, do naszej prezentacji, będę szykowany. Dlatego tutaj muszę dać, bo niektóre wagony będą już tutaj zabrane na stałe. Jeden wagon będzie zabrany stąd, a jeden będzie doczepiony. Ponieważ dojdzie tutaj mi trzeci wagon Flixtrain po prezentacji, a ten piętrowy dojdzie do innych piętrowych, które już teraz będę miał. Dlatego na razie sobie tutaj teraz przygotuję wszystko. Te wagony są fajne. Fajny zestawik Hubertusa. Tylko zmienię. Tak, tutaj samolot sknie. Curtiss. Został mi tylko jeszcze jeden do sklejenia. Avenger. Torpedowo-bombowy. Mi się podobają te pudełka. Praktycznie na wszystkich mam okręty. A ja bardzo lubiłem kleić kiedyś okręty wojenne, skartonowe. To, że miałem wszystkich okrętów grubo 80 ponad. W skali 400 około setki miałem w innych skalach. Ale sprzedawałem, tak jak kiedyś pokazywałem. Wszystkie okręty zostały sprzedane.